Wczoraj z Piotrem Pytlakowskim spotkaliśmy się u mnie w domu z Januszem Kaczmarkiem. Dlaczego u mnie? Dlatego, że wiedzieliśmy, przynajmniej były takie obawy, że mieszkanie służbowe Janusza Kaczmarka po wejściu ABW jest inwigilowane, może być zasłużony podsłuch. Na mieście się spotykać z taką osobą to przecież jest nierealne, też mógł ktoś nas podsłuchiwać. Jedyną optymalną było dla nas najpierw albo u mnie, albo u Piotra. Piotr mieszka pod Warszawą, w związku z tym optymalnym było spotkanie u mnie w domu, tam gdzie mieliśmy gwarancję, że nikt nie będzie podsłuchiwał. Spotkanie trwało 5-6 godzin, w sensie nasze dziennikarskie. Piotr postanowił pojechać do siebie, ja mówię, no to zamawiam panu taksówkę. Kaczmarek powiedział, że on taksówek nie korzysta, tak dalej, czy nie było, czy on, czy może przespać u mnie się. Ja mówię, proszę bardzo. Poszedł i poszedł spać. I na tym wszystko. Rano godzina 7.15, 7.20. ABW dzwoni. No i jest próba jakby wejścia do mojego domu. To odbyło się kulturalnie oczywiście. Ja zaprotestowałem. Powiedziałem, że uważam, że to jest prowokacja i że to celowo jest robione z różnych względów, ale tak samo, żeby ktoś poznał, u mnie jest film montowany o zabójstwie generała Marka Papały. Są materiały do książki. I że to celowo chcecie to zrobić, żeby przechwycić i wreszcie dojść do tego, co ja zrobiłem. Zrozumiałem po tym i geście, że nie mają nakazu rewizji. No to spoko i powiedziałem, że chodzi tylko i wyłącznie o zatrzymanie Janusza Kaczmarka. Czy Janusz Kaczmarek tu jest? Ja mówię, oczywiście, że jest. Wyszedł pan Janusz Kaczmarek za mną, pokazał się i powiedział, że chciałby tylko skorzystać z toalety. W tym momencie poprosili oni, czy nie mogło wejść dwóch funkcjonariuszy razem z Januszem Kaczmarkiem. Myślę, że to syndrom blidy zadziała, że jak ktoś chce iść do łazienki, to już teraz wiedzą i wchodzą. I zgodziłem się na to, dwóch funkcjonariuszy weszło. Później doszło tylko do takiego momentu, że nie mieli gdzie podpisać to zatrzymanie, to użyczyłem mi stół kuchenny i na tym stole kuchennym podpisał Janusz Kaczmarek nakaz zatrzymania. W pewnym momencie udało mi się na tyle, że doszedłem do telefonu komórkowego i zarejestrowałem to końcówkę tego zdarzenia, które miało miejsce wtedy. Zarejestrowałem ten moment, kiedy zakładano Januszowi Kaczmarkowi kajdanki. Byli kulturalni, zwracali się do niego, panie ministrze. Problemem jest tylko to, że nie jest problemem, to świadomie, wiedząc o tym, świadomie zatrzymano u mnie, wiedząc o tym, że jestem jedną z tych grup osób wymienianych jako ta, która była inwigilowana. Wiedzą, że pracuję na tą sprawę, między innymi z polityką. Nie wiem, chcieli wrzucić nas, że my może jakieś konszachty, grupą spiskową jesteśmy, tak? To jest smutne, że przecież mogli poczekać. Ochrona po niego przyjechała, ochrona, którą posiadał, przecież do mnie przyjechał też z zborowcami. Poczekać i tam, i zrobić to tam. Mogli tak zrobić, nie zrobili. Cel jakiś musiał być, ja nie wierzę w przypadki. A jeżeli tak, to powinien ktoś mi po prostu najzwyczajniej w świecie przeprosić. Przeprosić dlatego, że mam roczne dziecko, żonę, która to przeżywała, dziecko roczne, które nie wiedziało, co się dzieje, o 7 o tej porze ona się nie budzi. To są te aspekty tak zwanych, się mówi, prawach człowieka. Można było to inaczej zrobić, nie? Tylko widocznie ktoś uznał, że nie, że to też czemuś ma służyć. Czemu? Zobaczymy. Czemuś to będzie służyło, za chwilę jakieś usłużone medium, dziennikarz zrobi swoje. Może próbę zastraszenia dziennikarzom? Nie wiem. Ja tylko nie wiem, czy skuteczna jest to próba zastraszenia, bo u mnie wywołuje to reakcję odwrotną.